ma widzowie, brakuje mi 64 expa do 10 levela, dlatego w dzisiejszym odcinku wbijemy 10 level widzowe w j i zdobędziemy sobie oto te auto za 10 level, jak możecie zauważyć widzowie jest to OG Monster Truck ze starego Jaybreak'a, dlatego naprawdę jest to bardzo fajna auto, ta osoba wygrała Carbonara z tamtego odcinka, jeżeli chcecie kolejny giveaway auto musicie tutaj dobić 150 łapek, zostawiając przy tym dzwonek i suba widzowie, no dobra to lecimy wbić ten 10 level, dobra mam tutaj jakiegoś awka widzowe, to sobie zaresztujemy go i dobra jesteśmy Coraz bliżej widzowie tego 10 levela. Jestem bardzo widzowie podekscytowany, szczerze mówiąc. Tak w ogóle, napiszcie w komentarzu, jaki wy macie level aktualnie w J-Break'u Bo jestem ciekaw, w sumie, który macie level, bo ja zaraz dobiłem 10. Jak wolno wbijać, oczywiście, Expo, możecie mój odcinek obejrzeć na kanale. Ten co granaty rzuca, dobra, nieważne. Możecie obejrzeć na moim kanale odcinek pod tytułem Jak szybko wbijać level G-Break, jak bić po prostu szybko 10 level i wtedy będziecie wiedzieć. Cztery sposoby tam macie. Dobra, kolejny widzowe zaaresztowane i widzowe brakuje mi w sumie 19 expa. Dobra, tu mamy jakąś AFK, dobra, wiecie co? Aresztujmy widzowie i... Nie, jeszcze 4 ekspa! Boże, nie! Eee, jeszcze jednego, dobra. Jeszcze tylko jeden aresz, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Co nie dostał ten eee, ar? Aha no dobra, to w ogóle XD widzowie. Dobra, wiecie co? Patrzcie co się dzieje teraz. Ja zaraz go z widzowie złapię. Aha, bo on ucieka. O Boże, dwóch nobów robi to gówno. Nie no, nie gadajcie, że oni to będą robić. Kto normalny robi ten rabunek, widzowy Powiem mi ktoś, kto normalny robi ten rabunek, bo nie wiem. Czy to widzę jakieś NPC-ty? Dobra, mam, 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 mam go, mam, mam go, mam go, mam go, tego dzwoniaka. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, mam cię, mam. Dobra, widzowie. Mamy to, mamy to, widzowie. Mamy, widzowie, auto za dziesiąty level. Dobra, klikamy ridem, widzowie. Wchodzimy, oczywiście, w nasz autogaraż. I dobra, gdzie jest ten OG Monster Track? Dobra, mamy tego OG Monster Tracka. Możemy sobie pojechać do tego starego Monster Tracka w sumie. I zobaczymy, jak on w ogóle jeździł, widzowie. Czy on był szybki? Oczywiście, łatwo się nim wjeżdża na góry. To wiadomo, no powinno się przynajmniej. Więc dobra, pojedźmy sobie do tego naszego Monster Tracka, widzowie. I zobaczmy, jak on na przestrzeni tych kilku dobrych lat zmienił. Się. Fajnie by się zrespił, dobra jak możemy zauważyć No sporo się zmienił Bynajmniej dla mnie widzowie sporo się zmienił Fajnie że ten OG Monster Truck da się praktycznie wie Wszędzie nim jeździć. to jest naprawdę Duży plus no jakby wiecie to jest Monster Truck Trochę się zmienił bo to jest w ogóle teraz Trail Trailblazer Chyba nie, nie wiem jak się nazywa teraz to auto Ale widzowie teraz to auto Wygląda kazacko, pojedźmy sobie po górach troszeczkę I też chyba nie jest wolne jakoś to auto I zobaczmy widzowie że no Całkiem nieźle się nim jeździ, dobra wy pojedźmy sobie Na jakąś górę, o na jakąś górę pojedźmy sobie I zobaczymy jak po górach się nim wjeżdża. Jeszcze dobra, ty szybkie te auto, dobra i szybki jest ten masteczek, naprawdę widzowie. Okej, okay, łatwo się wjeżdża na górę, jak możecie zauważyć Bardzo fajne autko Powiem tak, widzowie W końcu to nie jest jakieś auto, które jest useless Naprawdę, w końcu bacyce CS Simu dodali auto za 10 level Które nie jest useless No przynajmniej da się nim wjeżdżać na góry Jest w miarę dosyć szybkie Nie jest takie wolne, widzowie Jest to, widzowie, też y, oczywiście nostalgiczne auto No bo to ze starego j widzowie No to a tutaj mam jakiś kłopot, żeby tu wjechać Dobra, lekko trzeba sobie pomóc, widzowie No ale i tak czy siak jest o wiele łatwiej Ten off-roading, tak zwany, jest, widzowie, dobry W końcu, widzowie, jest to Przydatne auto, którego w sumie bym używał, ale pewnie wam rozdam to auto, więc jak chcecie wygrać też takie auto, to po prostu bądźcie na bieżąco z odcinkami, to pewnie wam rozdam lub na jakimś live widzowie. Tak w ogóle za top 2% też mamy tutaj taką rzecz, mamy tak widzowie, jest to drift oczywiście do auta, czyli teraz jak się sobie driftuję, widzowie patrzę sobie driftuję tutaj, o o o widzicie to, ten kolorek, widzowie to jest drift. I właśnie możemy dostać drifta za top 2% w właśnie takim, e, takiego drifta widzowe, który jest po prostu, to jest po prostu stare paliwo drift, czyli to stare paliwo. Z tamtego, ze starego Jaybreaka widzowie i możemy mieć je jako Drift, i naprawdę wygląda kozacko, widziałem. Essesy jest zarąbiste oczywiście, tych, e, z tych lików tamtych, no bo nikt jeszcze tego nie ma, bo to z widzowie na koniec sezonu dopiero L to się będzie dostawać. Ale fajnie, że w końcu wbijem ten 10 level i już nie będę musiał codziennie wbijać na Jayla i robić te questy, no bo jednak trzeba było wbijać, widzowie, codziennie na Jayla i robić te questy, Bynajmniej zapomniałem chyba w 3, nie 3 dni jakoś, tak 3-4 dni chyba miałem, że po prostu zapomniałem zrobić questy, tak to widzowie już bym miał e, ten 10 level kilka dni przed, no ale widzowie tak mi jakoś się zapomniały i zazwyczaj robiłem codziennie bez przerwy żadnej dniowej i widzowie ja normalnie miałem jak najszybciej się dało, ale tym akurat zapomniałem zrobić. No. Swoja porady. No jak chcecie się dowiedzieć widzowie, co ludzie dadzą mi za to auto za 10 level, to bądźcie na następnym odcinku, bo będzie odcinek widzowy, co ludzie dali mi za to auto, więc jak jesteście ciekawi, obejźcie następny odcinek. I teraz sobie zobaczymy top speeda widzowie. Jak to auto jest szybkie. Zaraz porównam staty widzowe ze stronki jakieś tam. A teraz sobie porównamy widzowe e, teraz te staty, które mi się uda zrobić. Więc na razie jedzie to auto 175, dobra. To będzie max widzowe 180, dobra. No tak 180 widzowie. Wydaje mi się, że tak 190-200 to jest totalny maks, jaki się da zrobić. Dobra, widzowie, w inny sposób sobie przetestujemy widzowie to. Więc dobra, jadę, uwaga i zaraz widzimy się na końcu z top speedem widzowie tego auta. Okej, okay, jest 190 prawie na liczniku. Czy uda się 190 zrobić? Uwaga, 190 czy się uda? Proszę. obra, uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, 189 to jest widzowie top speed tego auta, więc na pewno jest szybszy niż taki The Striker. Aha, dobra, gdzie ja jestem widzowie XD? Dobra. Aha, dobra, spoko, XD nie wnikam. Okej, okay, widzowie, to była tyle w tym odcinku.